Czołem strażacy! Dzień dobry wszystkim oglądającym codziennik biblijny. Na progu nowego miesiąca, to jest w dniu 1 października 2021 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłem właśnie miesiąca października, który proponuje nam broszura z Biblią na co dzień, a są to słowa wyjęte z listu do Hebrajczyków z 10 rozdziału, gdzie w 24 wierszu czytam. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Panie Boże, racz błogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Rozpoczyna się dziś kolejny, nowy, nieznany miesiąc 2021 roku. To właśnie dziś odbywać będą się inauguracje nowego roku akademickiego na wielu uczelniach. I korzystając z tej okazji, pozdrawiam wszystkich studentów i słuchaczy wyższych uczelni na czele z podchorążymi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, jak i studentami Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Ale na progu nowego miesiąca, nowego roku akademickiego wszyscy stawiamy sobie standardowe pytania. Jakim będzie ten nowo rozpoczynający się rok? Co nowego nam przyniesie? Czy będziemy się uczyli i studiowali stacjonarnie? A może znowu jakieś ograniczenia? Wątpliwości i niepewności pojawiają się zwłaszcza, gdy słyszymy różne zatrważające informacje. To może być powodem naszej frustracji, naszej apatii, naszego złego samopoczucia, a nawet obojętności wobec bliźniego. I wówczas cały ten urzekający koloryt października zmienia się w szarugę dnia. Wówczas to wspaniałe, piękne polskie określenie złota polska jesień traci sens. Czy tak ma wyglądać nasze życie? Nie, absolutnie nie. Przekonuje nas o tym autor listu do Hebrajczyków w tym dzisiejszym wersecie wyjętym z 10 rozdziału listu do Hebrajczyków. Autor tych słów zwraca uwagę na istotę chrześcijaństwa. On nie mówi, że chrześcijanin jest wolny od codziennych trosk, problemów, kłopotów, przeciwieństw losu. On nie mówi, że chrześcijanin jest osobą pozbawioną nadziei lepszego jutra. Nie, nic z tych rzeczy. Dziś autor listu do Hebrajczyków zwraca uwagę, że chrześcijanin jest zaczynem miłości i dobroci poprzez swoją służbę, poprzez swoje życie, poprzez swoją naukę ku chwale Bożego imienia na rzecz drugiego człowieka. Cóż to oznacza? To znaczy, że człowiek wiary nie jest tylko utyskującym, narzekającym, ale jest osobą zachęcającą do niesienia światła Chrystusa, doniesienia miłości, dobroci, uprzejmości, serdeczności, zrozumienia i poszanowania drugiego człowieka. Nawet tego, który ma odmienne poglądy społeczne, etyczne czy polityczne. To chrześcijanin jest tą osobą, która nie wzmaga, nie pomaga w eskalacji konfliktów, ale wszystko ku dobremu czyni. Zdajesz sobie z tego sprawę? Stajemy dziś, kochani, na progu nowego miesiąca. I na pewno chcemy, aby był to miesiąc piękny, urzekający, wlewający w nasze serca, w nasze dusze to wszystko, czego nam brak. I tak może być. Ale tylko wówczas, gdy będziemy złączeni z Chrystusem poprzez codzienną modlitewną społeczność, poprzez społeczność nabożeństwową, poprzez społeczność stołu Jezusa Chrystusa, stołu Komunii Świętej. Tylko wówczas będziemy umieli
zwracać uwagę na bliźniego, ale nie tylko tego, którego kochamy, cenimy, w towarzystwie którego dobrze się czujemy, ale i tego, który jest po drugiej stronie barykady. Kto jest moim bliźnim? Ksiądz Otto mówi, o to się nie pytaj. Chrystus wyjątków nie zna tu żadnego. Weź Ewangelię, otwórz ją i czytaj. Miłuj bliźniego jak siebie samego. Albo autor znanej pieśni powiada, nikt nie może sam zdobyć łaski Pana. Przez miłości dar, darmo jest nam dana. Ten zwycięży zło, kto się wszystkim dzieli, aby wszyscy mieli miłość, łaskę Twą. Tylko wtedy poznają, że jesteśmy naprawdę wierzącymi, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, bo to Jezus powiedział, po owocach poznacie ich. I życzę wszystkim, jak i sobie, aby nasze uczynki wiary wypływały z serca i wskazywały Ojca, który jest w niebie. Pomódlmy się. Duchu Święty, Boże, miłości przedwieczna Ojca i Syna, rad zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał, owoc radości, abym się napełnił świętą pociechą, owoc pokoju dla zupełnego ukojenia mej duszy, owoc cierpliwości dla cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Udziel mi gorliwości w pracy, nauce i służbie, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich. Udziel mi mądrości, abym umiał unikać grzechów, łagodności, abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich nawet wszelkie zło. Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył Słowu Bożemu. Ześlij owoc skromności, abym Cię zachował i przykładnie żył dla wszystkich. Wysłuchaj mnie dla Jezusa Chrystusa. Amen. Życzę Wam wszystkim błogosławionego, dobrego miesiąca w bliskości Jezusa Chrystusa. Strażacy, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Pozostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.